Dzisiaj przygotowałem dla Was, wydaje mi się, że ciekawą partię, ponieważ trwała ona kilkadziesiąt ruchów, nie zostało wykonane przez żadną ze stron żadne bicie i jedna z osób się poddała. Została ona rozegrana w 1994 roku w Niemczech pomiędzy zawodnikami Reinhard Nuber i Roland Keixnen. Nie jestem pewien, czy przeczytałem to nazwisko dobrze. Jeżeli nie, no to sorki, podam Wam link w opisie, możecie sprawdzić i mnie poprawić. Nie byli to zbyt silni zawodnicy, nie była to partia pomiędzy dwoma arcymistrzami. Obaj tytułowali się rankingiem około 2000, także też nie byli oni jakoś bardzo słabi. Natomiast gdyby nie ta partia, to prawdopodobnie szachowy świat o nich by nie usłyszał. Także jeżeli podoba Wam się ten filmik, jeżeli interesują Was takie rzeczy, ponieważ planuję wrzucać w najbliższym czasie trochę więcej analiz takich ciekawych partii, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i lecimy. Partia rozpoczęła się ruchem E4. Tutaj jeszcze dodam, że zdarzały się w turniejach szachowych i to nawet pomiędzy dużo lepszymi zawodnikami partie, które kończyły się po trzech ruchach. Taką najpopularniejszą partią, pułapką, to jest pozycja, która powstaje po ruchu skoczek F6, koniec G5. I tutaj, jeżeli czarne zagrają C6, to najlepszym ruchem jest albo zbicie, albo wyprowadzenie skoczka. Natomiast zdarzało się, że nawet silni zawodnicy grali tutaj od ręki E3. No i okazuje się, że po następnym ruchu czarnych białe po prostu przegrywają. Możecie sobie się zastanowić, zatrzymać filmik i sprawdzić, czy znajdziecie najlepszy ruch od strony czarnego. Natomiast tutaj oczywiście wygrywającym posunięciem jest hetman A5. Podwójny atak na gońca i na króla. No i jeżeli biały się zasłoni, traci gońca i przegrywa. Jednak oczywiście nie chciałem zajmować się partią, która trwała trzy ruchy. Ta partia, o której chcę wam powiedzieć, trwała tych ruchów kilkadziesiąt i rozpoczęła się ruchem E4. Przeciwnik grający czarnymi ewidentnie od początku raczej jego ideą było po prostu, jak to się mówi, zabunkrowanie się na trzech ostatnich liniach i czekanie na to, co zrobi przeciwnik. Nie polecam wam tak grać, zaraz wam powiem dlaczego. Czarne zagrały B6, D4, E6. Tutaj białe bardzo dobrze opanowały centrum. Tak właśnie powinniście grać, jeżeli przeciwnik gra jakieś rzeczy, z którymi nie spotkaliście się wcześniej. Goniec D3, wyprowadzenie figury. Goniec B7, skoczek F3, G6, roszada, goniec G7, skoczek D2, skoczek E7. Pozycja, którą widzicie od strony czarnych, nazywamy takim ustawianiem hipopotama, czyli planujemy zagrać tutaj, planujemy zrobić roszadę, planujemy ustawić skoczka na D7, no i po prostu czekać na ruch oponenta. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że takie ustawianie jest najlepsze przeciwko graniu z komputerem, ponieważ jeżeli gracie z jakimś stockfishem o poziomie 3500, to komputery mają problemy, żeby te pozycje przebijać. Oczywiście przebiją was prędzej czy później, ale dzięki takiemu ustawieniu macie największe szanse na to, aby z nimi wytrzymać jak najdłużej. Bierze E1, roszada, skoczek F1, D6. Zauważcie, że białe poszły skoczkiem tutaj i tutaj, ponieważ ich ideą prawdopodobnie jest ustawienie tego skoczka na G3, aby on tutaj mógł w przyszłości atakować przeciwnego króla i faktycznie miało to miejsce później w partii. Hetman E2. Goniec G5 i wszystkie figury białych już są wyprowadzone. Poza tą wieżą, która jeszcze nie miała okazji się ruszyć, zrobi to w następnym ruchu. Wszystkie figury są już na dość aktywnych polach. Został jeszcze ten skoczek, który ustawił się na G3. I zauważcie, jaka jest różnica pomiędzy ustawieniem białych a ustawieniem czarnych. Czarne kontrolują dużo więcej pól. Czarne tutaj wywierają jakąś presję na skoczka. Czarne są gotowe do tego, aby pchać któreś z tych pionków prędzej czy później. No i takim podstawowym planem w takich pozycjach dla białego zawsze jest ekspansja pionków, czyli białe będą chciały zagrać prawdopodobnie F4, być może H4, żeby po prostu atakować pozycję czarnego króla. I problem dla czarnego w tym momencie jest taki, że on nie jest w stanie przeciwdziałać temu planowi. Nawet jeżeli zagra C5, to biały nie musi na to w ogóle reagować. Podobnie po jakimś ruchu F5, biały może to po prostu zostawić. Mógłby też pionka na F5 zbić i wejść hetmanem na E6. Także czarne są bardzo spętane i przez to, że nie została wymieniona żadna figura,
to po prostu bardzo ciężko im się gra. Dlatego taka moja mała rada dla was, widzowie. Jeżeli macie mniej przestrzeni, tak jak tutaj w tym momencie mają czarne, to powinniście dążyć do tego, aby wymienić chociaż jedną parę figur, ponieważ wtedy będzie wam się grało trochę łatwiej. Tutaj czarne stwierdziły, że ten skoczek na E7 nie stoi za dobrze, fajnie by było go gdzieś indziej ustawić, natomiast ze względu na to, że mają bardzo mało przestrzeni, ciężko znaleźć takie dobre pole. Dlatego zagrały król H8, białe się powoli przestawiają, skoczek G8, H3 i E5. No i tutaj wydawać by się mogło, że białe mogą zbić i będzie fajnie, natomiast bicie tutaj byłoby błędem. Dlaczego? Ponieważ jeżeli byśmy zbili, oddalibyśmy to pole i to pole przeciwnemu skoczkowi. Ten skoczek miałby kolejne miejsca, na które mógłby sobie spokojnie wejść. Dlatego lepiej tego pionka tutaj trzymać. To też uczyniły białe. Zagrały goniec C2. Być może ten goniec w przyszłości będzie atakować po przekątnej BA2 G8, czyli po tej przekątnej. Nastąpiło H6. Oczywiście odejście gońcem na E3. Bierze T8. No i teraz białe realizują dalszą część swojego planu, o której mówiłem wam wcześniej, a mianowicie chcą zagrać F4. Nie mogą zagrać tego, ponieważ stoi tutaj skoczek, więc ustawiają skoczka na polu H2. I zauważcie, że ten skoczek w przyszłości będzie mógł wejść tutaj i atakować tego pionka. Więc wszystkie ruchy białego mają w pewnym sensie jeden cel, a mianowicie ekspansję i poprawienie pozycji swoich figur. Co jest bardzo dobrą taktyką, jak gramy w szachy. Król H7, F4 i F6. Czarne oczywiście nie chciały tego bić, ponieważ uaktywniłyby gońca, otworzyłyby kolejną linię dla przeciwnika, także one po prostu stwierdziły, ok, jak chcesz, bij sobie, ale bij to na moich zasadach, czyli jak teraz zbijesz, ja zbiję, ty zbijesz, to nagle ten skoczek tutaj będzie bardzo, bardzo silny, twój pionek białych będzie izolowany, dlatego czarne zdecydowały się zagrać F6. Nastąpiło hetman F2, skoczek E7, bierze D2. Takie powolne poprawianie pozycji swoich figur jest bardzo ważne podczas takiej pozycji, która jest zamknięta. Bierze H8, no i w tym momencie białe zagrały kluczowy ruch, dzięki któremu uzyskały dużą przewagę. Ponieważ jeżeli białe będą stać nadal w miejscu, to ta pozycja będzie ciężka do przeforsowania o zwycięstwo. Natomiast teraz, kiedy już wszystkie figury białych stoją praktycznie optymalnie, no to białe zdecydowały się zastosować przełom pionkowy i zagrały F5. No i teraz przed czarnym bardzo duże problemy, ponieważ jeżeli zbiją, zbijemy to skoczkiem, jeżeli dalej zbiją, zbijemy hetmanem. Ten hetman, nawet jak tutaj przyjdzie, to nasza figura jest dużo bardziej aktywna, więc na to czarne nie bardzo chciały się zgodzić. Z tego względu po prostu zapchały. Tak jak wam mówiłem na początku partii, ewidentnie tutaj pomysłem na grę od strony czarnego było to, aby po prostu przepchać wszystko i liczyć na to, że przeciwnik prędzej czy później się pomyli, albo nie będzie w stanie przeforsować swojego zwycięstwa. Natomiast tutaj zauważcie, że ruch G5 bardzo osłabia te pola. No i możecie się zastanowić, zatrzymać ten filmik i pomyśleć, w jaki sposób białe mogą wykorzystać słabość tych białych pól. Ponieważ mają jedną figurę, która idealnie by się do tego nadawała. I tą figurą oczywiście jest goniec. Zobaczcie, że teraz jak goniec wejdzie na H5, to będzie tutaj kontrolować wiele pól przy królu. I ten król będzie się czuł po prostu bardzo niebezpiecznie. A czarne nie mogą niczego z tym zrobić, bo nawet jak zagrają H5, to przeciwnik, to białe tego pionka zbiją. Więc zostało zagrane wieża P8. Prawdopodobnie po to, żeby może ten hetman miał więcej możliwości odejścia po ruchu goniec H5. Natomiast tutaj czarne odeszły na F8. Zostało zagrane skoczek G4. I wszystkie pionki czarnego w tym momencie są na czarnych polach. Co to oznacza? Oznacza to, że kontrolują tylko czarne pola. A co za tym idzie? Żaden z czarnych pionków nie kontroluje pól koloru białego. Na taką sytuację w szachach mówimy, że czarne mają słabość białych pól, no i białe bardzo dobrze to próbowały wykorzystać poprzez goniec H5. Zresztą zobaczycie za kilka ruchów, że właśnie przez słabość białych pól czarne po prostu przegrały tę partię. Nastąpiło goniec A6, próba aktywizacji tego gońca, ale zauważcie, że ten goniec niby coś atakuje tutaj, ale na dobrą sprawę nie atakuje niczego. To już w tym momencie atakował przynajmniej pionka, natomiast po ruchu goniec A6 nawet pionka nie atakuje.
Nastąpiła wieża T1. Być może w przyszłości białe będą chciały tutaj zbić i aktywnie działać na linii D. Nastąpiło B5. Dopiero teraz, po 25 ruchach, czarne zdecydowały się zacząć grać jakoś aktywnie. Chciały zagrać B4, być może A4, A3. Ciężko powiedzieć, natomiast to już jest niestety za późno. Zobaczcie, że wszystkie figury białego w pewien sposób uczestniczą w ataku. No i bardzo ciężko jest się przed tym obronić. Właściwie nie istnieje możliwość dla czarnego, aby w tym momencie obronić się. Tutaj białe zagrały B4. Chciały zapchać pozycję A4, A3. Pozycja na skrzydle hetmańskim jest zamknięta, więc przeciwnik grający czarnymi nie ma żadnej możliwości, aby w jakikolwiek sposób tutaj mieć kontrgrę. Goniec B7, goniec grzecznie wrócił, ale tutaj już jest niestety za późno, ponieważ nastąpiło wieża D3, skoczek C6 i w tym momencie znowu możecie sobie zatrzymać partię, ponieważ wierzcie lub nie, jest tutaj forsowny mat w czterech ruchach. Także jeżeli chcecie znaleźć, to was do tego zachęcam. Natomiast teraz pokazuję wam to, jak to wyglądało. A mianowicie białe zagrały goniec G6. Król, przez to, że jest otoczony przez swoje figury, ma tylko jedno pole. No i teraz, tak jak mówiłem wam wcześniej, białe pola są słabe, dlatego białe zagrały hetman A2. Grozi mat. Dlatego czarne po prostu w tej pozycji się poddały. I jest to najdłuższa odnotowana partia na turnieju, w którym faktycznie nie nastąpiło żadne bicie, ponieważ po 31 ruchach czarne się poddały. Oczywiście mogły tutaj zagrać D5 i wtedy nastąpiłoby bicie, ale generalnie w turniejach, jeżeli widzimy forsownego mata, to po prostu się poddajemy. Także bardzo ciekawa partia według mnie. W końcowej pozycji wszystkie figury zarówno białych, jak i czarnych są na szachownicy, a mimo to czarne musiały się poddać. I zauważcie, że wszystkie ich błędy wypłynęły z tego, że na początku zdecydowały się grać pasywnie. Nie oznacza to, że zawsze powinniście grać agresywnie i atakować cały czas oponenta, jednak nie możecie się skulić w taki sposób i czekać na najniższy wyrok kary, ponieważ prędzej czy później prawdopodobnie każdy was przeciwnik będzie w stanie to wykorzystać. Ponadto, jeżeli mamy mniej przestrzeni, dużo ciężej nam się gra, dlatego zawsze powinniśmy szukać aktywnych pól dla naszych figur, a nie tak jak tutaj biały, który poszedł skoczkiem na G8, wcześniej poszedł królem na H8, tym gońcem chodził tu i tutaj wrócił i tak dalej, i tak dalej. Także te wszystkie błędy zostały bardzo ładnie wypunktowane przez białego. No i partia zakończyła się w taki sposób. Także dzięki, że wysłuchaliście. Mam nadzieję, że partia wam się podobała. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia następnym razem.